Cześć, tu Tytus z pixelretroshop.pl. Dzisiaj zobaczymy sobie nasz nowy nabytek po ostatnim spotkaniu retro w Warszawie 4 listopada na giełdzie Bajtka i koncercie Marka Bilińskiego. Udało nam się zdobyć do sklepu konsolę 3DO w wersji Panasonic FZ10. No i właśnie dzisiaj robimy film, żeby wam pokazać, że mamy taką konsolę tutaj u nas w sklepie, że można przyjść, można sobie pograć. Będzie ona wystawiona jeszcze pewnie przed świętami. Będzie ona wystawiona na aukcjach i na stronie sklepu, także będzie ona do kupienia. Na razie jeszcze nie, bo chcemy się trochę nacieszyć i chcemy, żebyście wy też mogli sobie przyjść i zobaczyć tą konsolę. Może dwa słowa o konsoli. To jest konsola piątej generacji z 93 roku, październik bodajże, premiera. To są czasy, kiedy była już na przykład Amiga CD32 czy Nintendo 64. Konsola ma 12,5 MHz procesor, 2 MB pamięci RAM, 1 MB pamięci graficznej na karcie i ma napęd CD. Była dosyć droga, szybko okazało się, że konkurencja ze strony Sony PlayStation po prostu zmiotła ją i firma 3DO w 1996 roku sprzedała prawa w ogóle trzecim firmom do wykorzystywania tam tytułów, gier i tak dalej. Też była troszeczkę inna polityka 3DO, jeśli chodzi o konsole, bo produkowały ją jakby zewnętrzne firmy, czyli bodajże Panasonic, właśnie tak jak mamy tutaj wersję Panasonic, jakieś dwie jeszcze inne firmy. Inne firmy typu Sony, typu Nintendo zawsze miały prawa do swoich konsoli, a tutaj 3DO miało coś takiego, że z każdej konsoli jakąś część pieniędzy od tych firm produkujących dostawały. Także tak to było. Moim zdaniem konsola jest bardzo ciekawym jakby znaleziskiem tutaj u nas w sklepie. Mamy też w zestawie dosyć dużo gier. Tutaj mamy na przykład Lost Eden, Cyberia X, z takich znanych Quarantine, Road Rush, Street Fighter Grandmaster Challenge, bo dużo było takich gier z automatów na tą konsolę na przykład portowanych. Street Fighter 2 Turbo, no to jest taki genialny Street Fighter. Bardzo fajna piłka nożna, FIFA International Soccer, jak ktoś lubi. Space Pirates, co tu, no różne gry są, Creature Shock. The Horde to jest taka znana też gra na 3DO. No a na przykład automatowe Samurai Showdown to jest super gra, bijatyka. Tu jest taka platformówka Gex. Właśnie ta konsola jest znana z tej platformówki, z takim jaszczurem, bardzo fajna platformówka, golf i inne gry. No nie martwcie się, was tutaj nie będę męczył i nie będę pokazywał wam wszystkich po prostu po kolei gier, które mamy, bo mamy jeszcze trochę piratów, ale o tym sza. Ta konsola, z tego co oglądałem też film na YouTube, oczywiście trochę tam się przygotowywałem, to na przykład był na niej Wolfenstein 3D na tej konsoli. Były z takich kultowych gier to Syndicate, na przykład Syndicate firmy Bullfrog. Także ona dźwigała nawet takie dosyć ciężkie tytuły. A my mamy tutaj, co ja wam chciałem dzisiaj pokazać na tej konsoli, to kiedyś wychodziły takie gry, które były jakby filmami. I to właśnie był ten początek lat 90. Ja pamiętam, że wtedy znajomy miał świeżo upieczony, miał peceta z CD-kiem, z CD-ROM-em i my za bardzo nie mogliśmy pojąć, jak duża ilość dyskietek mieści się na tym CD-ROM-ie i co można zrobić z taką ilością danych, jakie gry w ogóle można tworzyć. I chyba twórcy w tym czasie gier też za bardzo nie umieli wykorzystywać tak dużej ilości jakby. To był przeskok niesamowity, tak dużej ilości miejsca na dane. No i powstał taki trend, żeby... To był taki chwilowy trend tworzenia takich gier filmów, takich interaktywnych filmów, gdzie
gdzie możemy, po prostu oglądamy film i tam co jakiś czas dokonujemy jakiegoś tam wyboru, takich zręcznościowego wyboru. Także my sobie zobaczymy grę, takie westerny były bardzo popularne, mamy te westerny tutaj, ale my sobie zobaczymy grę Crime Patrol, dlatego że ja nie widziałem tej gry, nie miałem z nią nigdy styczności i też jej nie włączałem wcześniej, więc to jest jakby, to nie jest tak, że ja się przygotowałem jakoś, nie? Także mam nadzieję, że wszystko będzie ok i że gra się włączy i bez problemu. No tutaj mamy logo 3DO i leci. Z takich ciekawostek jeszcze pad jest taki, tak wygląda pad, bardzo wygodny i pad podłącza się tutaj, a drugi pad podłącza się do tego pada w ten sposób, także jakby pady są połączone, nie? No zobaczymy, czy ta gra się uruchomi, mam nadzieję, tak, laser ma przeczyszczony, no już trzeci raz się logo pojawia, więc nie wiem, czy jest wszystko ok, ale jest, Crime Patrol. Laser przeczyściliśmy wczoraj, także konsola, parę gier sprawdzaliśmy i wszystko powinno być dobrze. No i zobaczymy tutaj Crime Patrol. Dźwięk pewnie będzie słabo słyszalny. Zrobię głośniej. Mam nadzieję, że coś będzie słychać. No ostro, ostro, ostro się zapowiada. Taki troszeczkę film klasy B. Coś mi się kojarzy z początku lat 90. Bardzo fajny klimat. Zobaczymy, co dalej. No nacisnę tutaj, żeby przejść. Wow. Co my tu mamy? Play, ruki. Chyba weźmiemy sobie ruki. Dobra, jeden player, calibrate, nie wiem co to jest. Zrobimy, że gramy po prostu. A teraz chyba wybieram jakąś lokację. No mówię wam, ja też pierwszy raz tą grę widzę na oczy. To chyba jest jakiś trening. Jedziemy chyba na patrol. You never make it. Chyba nie dam rady. Trudne. Także ta gra będzie u nas na pewno włączona. No ładna ta nawet nasza partnerka, nie? Dobra, spróbujemy jakąś inną misję. To samo chyba. Ale ja nie mam naładowanego, ja nie mam naładowanej broni. Nie wiem o co chodzi. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. A, tutaj są magazynki moje naładowane. Pewnie którymś guzikiem się przyłącza. A czym się przeładowuje? Nie wiem, jak się przeładowuje broń.
Zobaczymy. Może mi się uda go załatwić teraz. Za późno, nie? No jestem cienki. Słuchajcie, znowu przegrałem. O, dobra, ostatni raz, żeby was nie zanudać. Słuchajcie, u nas w sobotę, mam nadzieję, że ten film opublikujemy jeszcze przed sobotą. Teraz w tą sobotę, 18 listopada, jest VHS. Załatwiłem go. Dobra, zobaczymy. Mhm, ale nie mam już amunicji. Jeszcze raz powiem, w tą sobotę, 18 listopada, mam nadzieję, że ten film będzie opublikowany wcześniej. Zapraszamy was też do nas tutaj, do Pixel Retro Shop, na VHS Maraton. Będzie 6 filmów takiej klasy B, jak właśnie jak ta gra, i będzie można sobie pooglądać. A w pokoju, z tyłu pokoju gracza, jak ktoś się znudzi filmami, to będzie mógł w interaktywnych filmach wziąć udział, bo mamy jeszcze kilka tego typu gier, także zapraszamy was do nas, do sklepu na Świętego Wincentego 7 we Wrocławiu. Pixel Retro Shop, cześć, do zobaczenia.